Pryzmat. Radio Pryzmat. Dobre, co? Kapitalne. Łowcy budyniu. Jest ze mną gość wyjątkowy, Natalia Dąbek. Cześć. Jesteś odpowiedzialna za sekcję medialną Art Latrans Festival, więc jaki jest twój ulubiony festiwal, na którym byłaś w całym swoim życiu? Off Festival, zdecydowanie. On jest co roku w Katowicach. Byłam już dwa razy. Raz rekreacyjnie i tylko jako uczestnik, a raz byłam też tam w pracy. Jest to najlepszy festiwal pod względem klimatu, tego jak co ludzie przyjeżdżają, jaka jest atmosfera. Jest przecudowny. Jadąc na festiwal, myślisz o tej całej organizacji, o tym wszystkim, czy jednak jesteś w stanie się odciąć od tego i tylko bawić? Powiem ci, że im dłużej jestem w Stowarzyszeniu Ars Latrans, bo my zajmujemy się nie tylko festiwalem, to im dłużej jestem w Stowarzyszeniu Ars Latrans, tym zdecydowanie jest mi ciężej, ale nie dlatego, że się stresuję, tylko właśnie zawsze się zaczynam zastanawiać, jak robią to, jak działa to, ile rzeczy mi nie wyszło przy tym festiwalu, jak sobie poradzili z takimi rzeczami, z którymi my na przykład czasem też sobie radzimy. Więc no, jest coś takiego, ale nie nazywałabym tego zboczeniem zawodowym przez to, że ja w Ars Latrans jestem dopiero półtorej roku, więc to nie jest aż tak długi okres. A czy OFF też się zachwyca pod względem organizacyjnym, czy jakby czysto właśnie dobór tej atmosfery cię zachwyca? Bardziej też trochę zmierzam do tego, który festiwal pod względem organizacyjnym w Polsce jest dla ciebie zrobiony wyśmienicie? Myślę, że to dużo bardziej widać od strony organizatorskiej. Jako uczestnik często widzisz tylko tą śmietankę, czyli już efekt finalny. A na przykład Open Air Festival, oni z tego co kojarzę, zaczynają organizację konkretnej edycji dwa lata wcześniej. Więc pewnie to jest bardziej pytanie do nich. Widziałam w tym roku pewne niedociągnięcia na festiwalu, muszę przyznać, ale to nie zmienia faktu, że i tak jest naprawdę fantastyczny. Czym jest Ars Latrans? Jesteśmy stowarzyszeniem, które w Krakowie działa już chyba od 2016 roku. Zmienialiśmy nazwy po drodze, ale już od kilku lat działamy jako Ars Latrans. I mamy takie dwa główne projekty, które realizujemy na terenie Krakowa. Pierwszy z nich, i to jest powód, dla którego się dzisiaj spotkaliśmy, to Ars Latrans Festival. I to jest festiwal multidyscyplinarny, czyli staramy się łączyć nie tylko muzykę i nie tylko koncerty, ale dodawać też coś więcej. W zeszłym roku nasz festiwal odbył się w klubie Forum w holu. I tematem tamtego festiwalu była sztuka miłości. W tym roku naszym tematem jest Y2K, czyli lata 2000. I tutaj też bardzo dobrze widać, że my co roku staramy się wymyślić kompletnie inny temat, na podstawie którego budujemy cały festiwal i na podstawie którego też orkiestra, o której pewnie potem porozmawiamy, tworzy swoją płytę i swój repertuar muzyczny. Oprócz festiwalu, który odbywa się właśnie zazwyczaj na przełomie września-października, mamy też cykl koncertów Experience. Experience to są takie koncerty, których, jak trochę nazwa wskazuje, skupiają się na doświadczeniu, czyli oprócz muzyki, która jest oczywiście głównym elementem programu, staramy się też zawsze zrobić piękną scenografię, otoczenie, pokazać coś więcej. Na przykład mieliśmy w tym roku już dwa koncerty Experience. Jeden z nich odbył się w Widokach. To jest takie nowe miejsce na terenie Krakowa, położone w zwykłym bloku mieszkalnym, bodajże na 11 albo 12 piętrze, więc jest panorama całego Krakowa. Do tego wydarzenia przygotowaliśmy też jedzenie, całą scenografię. Było przepięknie. Więc jako Ars bardzo staramy się skupić nie tylko na tej warstwie muzycznej, która często ma największy i najłatwiejszy odbiór, ale też na całej reszcie i pokazać, że te wydarzenia można robić inaczej, można je robić bardzo całościowo. Jakich artystów zrzeszacie? Z jakich dziedzin sztuki? Bo z tego, co wyczytałem na waszej stronie, jest ich ponad 250? Jest taka szansa, że tyle się uzbierało. No i właśnie tutaj zależy też, kto liczył i jak liczył. Muzycznie pewnie jest ich trochę mniej i muzycznie jest to zazwyczaj, ale zazwyczaj, żeby też to zbytnio nie generalizować, przedstawiciele muzyki alternatywnej, lekko rockowej, może trochę popowej, ale jeśli chodzi o artystów na przykład wizualnych, czy fotografów, czy rzeźbiarzy, tutaj już raczej ciężko ich sklasyfikować i wrzucić do jednego worka. Właśnie wspomniałeś o tych koncertach Experience. Czym one są konkretnie i
Czy jest to plan długofalowy, że jeszcze będziecie go kontynuować? Tak, to jest seria, którą cały czas robimy. Zaczęliśmy już kilka lat temu i nie zamierzamy przestawać. I właśnie oprócz tego, co już powiedziałam, czyli oprócz starania się stworzenia pięknej warstwy wizualnej i pozamuzycznej, my do tych koncertów często zapraszamy artystów początkujących. Czyli takich, którzy dopiero są gdzieś na początku swojej ścieżki kariery. Zdarzyło nam się już zaprosić kilku takich, którzy teraz już są dużo bardziej rozpoznawalni niż byli jeszcze kilka lat wcześniej. Przykładowo? Przykładowo Kiwi, która w tym roku wystąpiła na festiwalu. Run Forest też u nas wystąpił kiedyś na Experience. Więc jest tych artystów już naprawdę sporo. W tym roku wystąpił na przykład w widokach duet Jeszcze i zespół Well z Krakowa. No, Kiwi nawet gościła tutaj u nas w radiu w tamtym roku emisyjnym w Kotle Kulturalnym. Dlaczego Ars Latrans to projekt wyjątkowy? Bo jesteśmy multidyscyplinarni, czyli staramy się właśnie nigdy nie zawieszać tylko na jednej dziale sztuki, tylko na muzyce, tylko na koncertach, ale właśnie cały czas myśleć, jak możemy poszerzyć tą ofertę kulturalną, wizualną, eventową w Krakowie. Druga rzecz, która na pewno nas bardzo wyróżnia, to fakt, że jesteśmy stowarzyszeniem, które jest troszkę połączone z orkiestrą. Czyli orkiestra jest na pewno bardzo widoczna w mediach, słyszymy ją też w radiach, na playlistach, na Spotify'u, ale za tą orkiestrą działa też całe stowarzyszenie, to jest 20 paru ludzi, którzy pracują na sukces stowarzyszenia, festiwalu i orkiestry. I tak jak ja na przykład jestem w sekcji medialnej, tak mamy też dużo osób, które pracują graficznie, które pracują nad naszymi social mediami, które pracują przy eventach, przy organizacji koncertów, więc to jest naprawdę taki dość już duży organ, który stara się zorganizować jak najpiękniejsze wydarzenia. A czy znasz coś na, powiedzmy, rynku polskim, polskiej branży artystycznej, coś podobnego? Jakiś taki projekt działający podobnie, albo jest coś, na czym się inspirujecie? Właśnie wszyscy nam mówią, że jesteśmy oryginalni i chyba się trzeba z nimi zgodzić, bo tak jak właśnie wspomniana orkiestra, co roku wydaje płytę, czy też kilka singli wcześniej, na temat, który wybiera stowarzyszenie. Czyli mniej więcej pod koniec jednego roku zbieramy się wszyscy, debatujemy i wybieramy temat na następną edycję. I potem orkiestra tworzy muzykę pod ten temat. Ta orkiestra się trochę zmienia. Tu czasem niektórym przychodzi na myśl męskie granie orkiestra. Tam też skład jest zmienny. Ale my oprócz tego, że jesteśmy troszkę zmienni składowo, to jeszcze jesteśmy zmienni tematycznie. Czyli mieliśmy już na przykład japonizm z singlami Tokio czy Sakuran. Mieliśmy sztukę miłości wspomnianą wcześniej i w tym roku mamy Y2K. W jakim kierunku dalej chcecie się rozwijać jako stowarzyszenie? Bo patrząc na wasze poprzednie lata, to rok w rok praktycznie się rozwijacie i staracie się zahaczać o kolejne tematy. I czy macie jakiś taki plan działania, co jeszcze by można było rozwinąć bardziej i pójść dalej? Tak, zdecydowanie. Na pewno mamy plan na rozwój festiwalu, to znaczy chcemy, żeby on z roku na rok był coraz większy. Rok temu byliśmy w holu, w forum, teraz jesteśmy już w Hype Parku, więc jest to trochę większa miejscówka, tak, przewidziana na większą ilość osób, więc to już jest jakiś rozwój. Na pewno chcemy też iść w tym kierunku. Wiadomo, że tak jak każdej organizacji nam zależy na pewno na tym, żeby być coraz głośniejsi, coraz bardziej rozpoznawalni, mieć więcej odbiorców, pozyskać na pewno też sponsorów i dofinansowanie i móc dalej organizować te koncerty na takim poziomie, jakim robimy to teraz. A czy jest jakaś dziedzina sztuki, której jeszcze nie pochłonęliście, a macie zamiar w przyszłości? Da się coś takiego znaleźć? Zawsze myślę, że da się coś takiego znaleźć. Pewnie są artyści, którzy tworzą rzeczy, o których nam się jeszcze nie śniło, o których nie słyszeliśmy, ale na pewno jesteśmy na to otwarci. Co jakiś czas organizujemy też open call, na które można przesyłać swoje prace, więc jeśli jesteś takim artystą, ty słuchaczu i wiesz, że tworzysz coś, czego jeszcze nie ma, to zapraszamy do odzywania się do nas i zgłaszania się w open callach. No właśnie, w jaki sposób można zostać członkiem Ars Latrans i czy w ogóle można? I czy macie jakąś taką sekcję doboru? Jeśli chodzi o stowarzyszenie i ktoś, kto organizacyjnie czuje się bardzo dobrze i chciałby sprawdzić swoich sił, co jakiś czas mamy rekrutację. Możliwe, że pojawi się na festiwalu, jednak to jeszcze nie jest potwierdzona informacja. Mogę tutaj wtrącić na chwilę? Jasne. Bo na waszych socialach, jeśli chodzi o odnośnie festiwalu i w tych, powiedzmy, całej akcji promocyjnej, można też się zgłaszać jako taki celowy wolontariat. Mhm. I czy jest to, powiedzmy, w jakiś sposób dla was taki, nie wiem, scouting, że wyławianie takich rzeczy, czy raczej to są dwie osobne rzeczy? Może tak być. Jeśli się okaże, że ktoś w tym wolontariacie, powiedzmy, zabłyśnie, to znaczy zobaczymy, że naprawdę chce zrobić coś więcej
chce się włączyć w to stowarzyszenie i my też będziemy mieli miejsce, żeby tą osobę zarekrutować na takie stanowisko, czy do takiej funkcji, czy sekcji, która tę osobę też będzie interesować, to jak najbardziej. O wolontariacie też zamierzam wspomnieć, bo teraz, tak jak wspomniałeś, aktywnie rekrutujemy do pomocy w trakcie festiwalu. Żeby zgłosić do nas swoją sztukę, nie trzeba być koniecznie wars dla trans. Można być po prostu kompletnie zewnętrznym. Jeśli chodzi na przykład o koncerty Experience, można do nas po prostu odezwać się na Facebooku czy Instagramie i podesłać swoją muzykę, swój kanał na YouTubie i napisać, że chętnie wzięlibyście udział. Muszę tutaj jednak ostrzec, że takich zgłoszeń troszkę mamy, ale warto próbować, zdecydowanie zawsze. Jeśli z kolei jest się bardziej artystą wizualnym, plastycznym, fotografem, jakimś jeszcze innym twórcą, nienazwanym, no to tak jak wspominałam, zazwyczaj z okazji festiwalu organizujemy open calla. Ten open call jest zwykle tematyczny i można na niego przysłać swoje prace. W tym roku mieliśmy open call przesilenie, czyli zaprosiliśmy artystów do pokazania przełomu wieku XX i XXI ich oczami i prace, które oni nam nadesłali, pokażemy w trakcie festiwalu. I rozumiem, że dziedzina sztuki jest tutaj całkowicie obojętna. To zależy już od każdorazowego open calla, a w tym wypadku tak było. Chodziło tylko o to, żeby prace dało się przedstawić wizualnie. Właśnie oprócz tego festiwalu i orkiestry i tych koncertów Experience istnieje również Arza Trans Odrodzenie, jak i Bal Pełni Księżyca. Czy to były jednorazowe projekty i na czym one w ogóle polegały? Odrodzenie zorganizowaliśmy w zeszłym roku przed festiwalem i miało ono troszeczkę podobną formę, to znaczy była i wystawa, i były koncerty. Na razie zdecydowaliśmy się nie kontynuować tego projektu, bo dwa tak duże wydarzenia pochłaniają jednak ogromną ilość pracy i energii, więc raczej nie wrócimy już do odrodzenia, raczej skupiamy się tylko na festiwalu. Tym bardziej, że odrodzenie było też o tyle specyficzne, że ono się odbyło chwilkę po takim, powiedzmy, mniejszym natężeniu pandemii. Czyli można już było wychodzić, można już było organizować eventy, my przez pandemię działaliśmy też częściowo online i odrodzenie miało też trochę polegać na tym, że odradzamy się, tak? Czyli ten COVID już trochę minął, możemy się w końcu spotkać, możemy znowu zaprezentować sztukę na żywo. Więc teraz też może już nie masz takiego uzasadnienia dla istnienia tego odrodzenia. Czyli może nawet dobrze, żeby tego nie kontynuować. No oby. A Bal Pełni Księżyca? Ten projekt też już raczej na razie się nie powtórzy. Jak duże znaczenie dla waszego stowarzyszenia, dla waszej działalności mają patroni? W jaki sposób można takim patronem zostać? Więc nasze stowarzyszenie Ars La Trans, można znaleźć na serwisie Patronite. To jest serwis crowdfundingowy, czyli każdy może dobrowolnie ofiarować daną ilość kwoty miesięcznie na cel naszego stowarzyszenia. W bardzo różnych kwotach, to znaczy nie trzeba koniecznie od razu pozbywać się połowy wypłaty, to może być bardzo mała symboliczna kwota, ale wpłacana miesięcznie. My dla swoich patronów przygotowaliśmy też trochę niespodzianek. Jedną z nich jest na przykład fakt, że mogą premierowo dostać dostęp do przygotowanych przez nas materiałów. Czyli nasi patroni w tym roku mogli oglądać teledyski Ars La Trans Orkiestry, czy słuchać płyty, czy też utworów Ars La Trans Orkiestry, zanim te utwory właśnie zostały publicznie zaprezentowane na wszystkich serwisach streamingowych. Wróćmy teraz trochę do samego początku. Mówiłaś, że pracujesz dopiero od półtora roku, a no wiem, że stowarzyszenie działa dużo dłużej, ale czy mogłabyś nam opowiedzieć o takich początkach i trochę historii? Więc początki sięgają mniej więcej roku 2016. Zostało założone z tego, co kojarzę, mam nadzieję, że nikogo nie pominę, nikt się nie czuje urażony, ale z dwóch ojców założycieli, których zdecydowanie znam i warto wymienić, to Nikodem Dybiński i Piotr Wykurz. Piotra Wykurza możecie znać na przykład z takich projektów jak Clock Machine, gdzie gra na bębnach, tak samo jak w Ars La Trans Orkiestrze. I wszystko to się wzięło z takiej przyjaźni, z miłości do muzyki, z chęci zorganizowania czegoś więcej. I w ramach tej organizacji na początku organizowane były kołotajowskie przeglądy sztuki. Czyli takie koncerty, na których grało właśnie m.in. Clock Machine, na których grał właśnie Nikodem, czy też inni zaprzyjaźnieni artyści. Bas Astral, Igo na przykład, też pewnie znane nazwiska. I to właśnie tak sobie ewoluowało, aż wykształci się Ars La Trans i wykształciła się idea festiwalu. Trochę cały ten Ars La Trans, ten pomysł z tą orkiestrą, z tym wydawaniem utworów, z tym wszystkim, trochę to przypomina taką wytwórnię, która ma grupkę artystów, którzy właśnie rok o rok wydają dany album. I czy macie jakieś plany przyszłościowo, żeby cały czas rozwijając się zrobić z tego po prostu klasyczną wytwórnię, bo taką ideą trochę przyświecającą wam niewątpliwie jest wspomaganie tych młodych artystów i promowanie ich tymi różnymi koncertami Experience, czy właśnie na tym festiwalu, gdzie też będzie dużo właśnie młodych
rozwijających się cały czas artystów. I czy właśnie macie taki plan, żeby kiedyś zrobić taką sekcję wytwórni właśnie muzycznej jako kolejny dodatek do Ars Letrans? Myślę, że podrzuciłeś nam teraz bardzo dobry pomysł. Ja szczerze nie słyszałam o takim pomyśle. Możliwe, że on się gdzieś już narodził i gdzieś w niektórych głowach się rozwija. My jeszcze na razie go nie przedyskutowaliśmy na tym etapie, ale na pewno byłoby to ciekawe, zwłaszcza, że ciężko się nie zgodzić, że staramy się promować właśnie nowych artystów i wydawać nową muzykę, więc to na pewno byłoby atrakcyjne. To, co teraz możemy już na pewno zaoferować, to z każdego koncertu Experience przygotowujemy film wideo, którym staramy się właśnie oddać tą całą atmosferę i te wszystkie filmy z naszej serii koncertów Experience można oglądać na naszym YouTubie. Też jest taka wizytówka tych młodych artystów, możecie zobaczyć, jak kiedyś zaczynali, wyglądali, jaką muzykę tworzyli. Na sam koniec, jaką przyszłość czeka Ars Letrans Orkiestra? Oby jak najpozytywniejsza. Mam nadzieję, że będziemy mieli coraz więcej odbiorców, że uda nam się przyciągnąć jeszcze większą liczbę słuchaczy, że nasze festiwale też się będą rozrastać i będziemy mieli wypełnione po brzegi ich sale. I żeby odbiór płyty był jak najlepszy. Myślę, że to jest najważniejsze w tym momencie teraz. Tego wam życzymy w takim razie. Była ze mną Natalia Dąbek, dziewczyna odpowiedzialna za sekcję medialną w Ars Letrans w stowarzyszeniu. Dziękuję bardzo.